Odcinek 36. Sztuka cięcia. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z Państwem 26, a to jest odcinek 36 z serii Świadka Kakao. W poprzednim odcinku przeszliśmy poziom bonusowy. W sumie to było przed chwilą. Ale w tej chwili nadal nie możemy oczywiście wejść do portu. Pomimo to, że odbywaliśmy wyścig w porcie i mieliśmy dostęp do każdego zakamarka, znaczy do tylnej części portu, tam gdzie było dużo, że tak powiem, alejek i uliczek wodnych, którymi płynęliśmy motorówką. Wygraliśmy 1000 dukatów, ale to nadal za mało, żeby wejść do tego miejsca, gdzie on pilnuje. Gdzie razie? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj! No, jak widzicie, nie możemy tam wejść, bo to, że tam widać już nawet jakieś tam domki w porcie, ale... No dobra. Przerwałeś przygodę. Aby kontynuować, wybierz ostatni poziom. Dokładnie, przerwałem, ponieważ chciałem przejść poziom dodatkowy, bonusowy. Jak widzicie, mamy ośmiornicę, zero wszystkiego do wyzbierania. Jak na razie wszystko idzie, wszystkie poziomy są ukończone na 100%. Podsumujmy w takim razie sobie przygodę. Na początku był bobrowy las, gdzie pomagaliśmy bobrom, uwalniając ich z klatki i przy okazji likwidując przeciwników i tak dalej. I zbierając oczywiście wszystko, co tu jest. Potem był niedźwiedź, niedźwiedź wiadomo. Ucieczka i te sprawy, ale oczywiście po drodze nie mogło również i zabraknąć pozbierania paru monet oraz kryształów i gwiazdek. Potem wielkie drzewa, no to również akcja ratownicza, aby uwolnić wszystkie bobry. Potem znów na spływie, oczywiście wiadomo, to były te pierwsze trzy poziomy były strasznie męczące, zwłaszcza ta ucieczka, więc chaos był już zmęczony pod koniec tego poziomu. Więc bobr go zabrał w takie miejsce, gdzie mógł spokojnie odpocząć. No i potem następnego dnia, kao, już czas. No i okazało się, że jeszcze trzeba uwolnić parę bobrów, bo to jeszcze nie wszystkie bobry w tym poziomie i w tym poziomie i w tym poziomie. Więc uwolniliśmy wszystkie bobry, przy okazji pozbieraliśmy tam to i owo i pokonaliśmy pierwszego bossa w tej grze, czyli szamana. I kiedy szaman został pokonany, to zagroził, że uwolnienie jednego małego świata nic nie zmieni. No nie, uwolniliśmy jeden świat, a za jakiś czas, czyli po uwolnieniu, nie, tu chyba nie było nikogo do uwalniania. Nie, tu były niby jakieś zwierzęta, ale chyba raczej drugoplanowe, ponieważ ja nie pamiętam, czy były jakieś zwierzęta. Ewentualnie jakieś tam zwierzątka w tych domkach, które dawały monety. No i po tej całej przygodzie oraz po pojechaniu szybko do kopalni kryształów, aby dostrzec tam przed Hunterem, żeby powstrzymać go przed kolejnymi, że tak powiem, paczkami zwierząt, to wykorzystaliśmy snowboard. Tam były oczywiście monety do wyzbierania, oczywiście wcześniej jeszcze była jaskinia, do której wpadliśmy, kiedy Hunter zastawił na nas pułapkę pod koniec tego poziomu. No i cóż, pewnie myślał, że już nie żyjemy, więc przestał nas ścigać. No i potem właśnie snowboard, żeby dotrzeć szybko do kopalni kryształów przed Hunterem, znaczy nie, przed maszynistą, a maszynista tam chciał chyba dojechać. No i było trochę jeżdżenia wagonikami i oczywiście wszystko udało się wyzbierać i ostatecznie ukryliśmy się w pociągu, aby dojechać na stację, na której maszynista już na nas czekał. Ja go oczywiście nazywałem kolejarzem, ale to nie był kolejarz, tylko maszynista. To chyba jest jakaś większa różnica, głębsza nawet. Maszyniści prowadzą pociąg, a kolejarze pracują na torach. To jest różnica. No i ostatecznie potem, gdy się udało już pokonać drugiego drugiego bossa, którym był maszynista, przy pomocy rozwalania jego niebezpiecznych beczek, którymi strzelał w nas, przy pomocy szyszek oczywiście rozwalaliśmy te beczki, no to wróciliśmy do portu. A w porcie oczywiście okazało się, że jeszcze nie mam wystarczającej ilości kasy, żeby móc, że tak powiem, wejść sobie na całkowicie legitnie do portu, tam gdzie pilnuje ten bossman, no to musieliśmy oczywiście wygrać w wielkim wyścigu, który odbył się w porcie. Wszędzie port, tam wszystko jest jedno słowo. Czyli mamy jeden port, to oczywiście Mroczne Doki. Nie, to nie jest port. A może jest? Nie, to są Mroczne Doki. Jest jeszcze port, w którym możemy się ścigać. Jest jeszcze port, do którego musimy się dostać. I jeszcze jest, w ogóle był statek na początku, z którego musieliśmy się, że tak powiem, wydostać, żeby się potem do niego próbować dostać i zbierać oczywiście odpowiednią ilość monet, żeby móc się dostać na ten statek i uwolnić zwierzęta. Dokładnie ten sam statek, z którego uciekliśmy. Znaczy, z którego główny bohater uciekł na samym początku gry. I gdzie tu logika, gdzie tu sens? Dobra, nieważne, tu chodzi o fabułę.
W końcu Hunter był uzbrojony, jak on miał. Był więźniem. A jako więzień nie można uwolnić innych zwierząt ze statku od razu. No i po zdobyciu, po wygraniu 1000 dukatów w porcie byłoby wszystko pięknie, pomimo to, że nie mamy jeszcze 3000 dukatów, ale przynajmniej już można by mieć super wolne, nie? Ale oczywiście musiał się pojawić żółw, który akurat przypadkiem, zupełnie przypadkiem usłyszał od papugi, że pomogliśmy wielu zwierzętom. No i czy to papuga rozpowiedziała wszystkim, czy jak? No akurat w tym przypadku to raczej nie jest nic złego, bo to było właściwie zachwalenie kangurka za to, że uwolnił wszystkie zwierzęta, więc no tak czy owak żółw to usłyszał i przekazał informację. Hunter wraz z ośmiornicą postanowił sobie również skolekcjonować żółwia, ale przy okazji postanowił też zanieczyścić ocean. No w sumie bardziej zanieczyścić ocean. Zanieczyścił ocean, ale to był chyba jego zły plan, żeby po prostu zamknąć to, żeby porwać żółwie. Oczywiście żółwie, które przeszkadzały Hunterowi w zanieczyszczaniu oceanu, zostały zamknięte w klatkach. I sobie siedzą w tych klatkach i czekają. A właściwie czekały, dopóki nie polecieliśmy i nie uwolniliśmy wszystkich żółwi. Zarówno w tym poziomie, jak i w tym poziomie. I przy okazji pozbieraliśmy też kryształy i monety. A skoro o kryształach mowa, to odblokowaliśmy kolejny poziom dodatkowy, który właśnie przeszliśmy i było to strzelanie do przeciwników. Niezła odskocznia od oceanu. A teraz mamy ośmiornicę. W ośmiornicy nie mamy nic do wyzbierania. Musimy wreszcie dać nauczkę temu, że tak powiem, sprzymierzeńcy Huntera. Po prostu musimy pokonać tą ośmiornicę, ponieważ to jest kolejny sojusznik Huntera. Na początku był szaman, którego oczywiście przekupił Hunter. Potem był maszynista, który całkowicie pracował dla Huntera. A teraz mamy ośmiornicę, która pomaga zatruwać ocean Hunterowi. Cóż, wszyscy bosowie mają jedną wspólną cechę. Są źli. No, to oczywiste chyba, ale w sensie, że pomagają temu złemu. No to zaczynamy. Sztuka cięcia. Na pewno nie uda ci się mnie pokonać. Najpierw musisz zniszczyć kałamarnicę, a potem użyć torpedy i przepłynąć przez rury. Po co mi to Jesteś za mówisz? słaby na to. Nie mówi tej. Największy błąd. Geniuszy zła. Jestem głupia? Po co ja ci to mówię? Największy błąd geniuszy zła. Zdradzają sposób na pokonanie. Dobra, strzelamy. Oczywiście shiftem się strzela, lepiej niż tym, co się używa rękawic. Oczywiście strzelam, żeby zniszczyć te macki. Nie kałamarnice, to są tylko macki, tak mi się wydaje. Kałamarnice to. To są chyba te później. Dobra, najpierw. Rozwal. Dobra, najpierw o tutaj przylatuje, znaczy przypływa żółw i z tabletem i sterujemy torpedą, która jest gdzieś w rurze i po prostu musimy celować dokładnie. Jest dużo szybsza ta torpeda niż wcześniej, więc. No, więc Gao nie może bezpośrednio na niej siedzieć. Dobra, muszę uważać na te. O, i na te różowe. Znaczy to są chyba kamarniczki, jakie malutkie. Tak mi się wydaje. Niestety atakują, więc trzeba uważać. Nie wiem, może to są meduzy bardziej, ale kałamarnice chyba bardziej. Bo na pewno nie to, co wcześniej było, dlatego że O, dobra, mogę spacji oczywiście użyć do szybszego płynięcia. SM się nie da płynąć, tu się da tylko spacją przyspieszyć. Możemy szybko płynąć. Dzięki temu możemy unikać, że tak powiem, zetknięcia. Mamy troszeczkę kontroli, jeśli chodzi o szybkość. Puszczam spację teraz. No i strzałkami oczywiście w górę i w dół możemy zmieniać kierunek i wysokość postaci. Gotowe? Musimy tak 3 razy oczywiście zrobić, żeby uderzyć torpedą w ośmiornicę. Nie wiem, czy da się przyspieszyć torpedę, ale chyba się nie da, dobra. Zresztą nie potrzeba przyspieszać wcale. Prosto w X. Dobra, musimy oczywiście uważać na te macki. O, i znów strzelamy teraz do tych. O, uważamy. Na szczęście już teraz raczej nie stracę tak łatwo życia, ale można używać spacji, żeby sobie szybciej płynąć.
Nie każdy pewnie o tym wiedział, ale... Ja też czasami chyba nie zawsze o tym wiedziałem, ale... Dobra, gdzie jest ta? Możemy stracić, to zakręca sam. No, nie trafiłem w tym przypadku. I to było na tyle. Ostatni strzał. Teraz się uda. Mam nadzieję, że film się nie zlaguje tym razem. No i boss zostanie pokonany i będę musiał przerwać odcinek już niedługo. Bo... dziś nie jest dzień na nagrywanie. Sztuka cięcia to była właśnie. Podano sushi. No. Ośmiornica przerobiona na sushi, a my idziemy. O nie! O nie, tylko nie to. No sz... ja... to już nie mam z kim latać teraz. Porwali papugę! Gdzie razie? Ma kasę? Tak przy okazji, to jest scenka odskryptowana. Jeśli bossman otworzy już to wcześniej, znaczy jeśli dostaniemy się do środka, znaczy już kończymy, zdobędziemy 3000 dukatów i będziemy znów przechodzić ten poziom, to musimy pominąć tą cutscenkę, bo inaczej się zbaguje wtedy ta gra. Więc warto o tym pamiętać, ale później o tym wspomnę. Papugę porwali, co teraz? Będzie problem. Będziemy musieli chyba zacząć uczyć się latać. To nic nie da. Babugę porwali, nie możemy tam wejść, ponieważ bossman pilnuje wejścia i nie mamy 3000 dukatów. Super. I co teraz? Co? Jest tylko jeden sposób, ale ja ten sposób... no albo nie. Zapiszę tutaj grę i tutaj tak was zostaje, dlatego że chcę zacząć odcinek całkowicie, no... cutscenka się powtórzy w tym odcinku, tak więc nie ma problemu. Zobaczyć, czy to jest 57%? Dobrze, czyli wszystko się zgadza. Na szczęście udało mi się poprawkę nagrać. No i to było na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć, pa. No i pozdrawiam. I w następnym maratonie, czy tam w następnym świecie przedstawię wam, co robić. Zapewne już wiecie, ja też wiem, ale... no to oczywiście spotkamy się w następnym odcinku. Znaczy w następnym tym. No też odcinku jednocześnie, ale maratonie kolejnym. A więc jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i pozdrawiam bardzo serdecznie. Na razie, cześć. Pokonany.